Hello, z tej strony TheLolak55, a to jest następny renowat filmik z Lulakowego garażu. Dzisiaj przedstawię wam samochód, mój ulubiony samochód w realu, który chciałbym bardzo posiadać w rzeczywistości. Jest to Nissan 350Z. Przepiękny samochód z genialnym głosem silnika, który normalnie osiąga mi także nie jest słaby. W rzeczywistości oczywiście. W Wordzie niestety niezbyt dobry to jest samochód. Choć da się nim wygrać, jeśli się umiejętnie nim jeździ i się wybiera takie trasy, na których ma się szansa. Oczywiście jeszcze tutaj jest kwestia skilli i innych takich bajerów. O wszystkim zaraz opowiem, jak dążyć do zwycięstwa tym samochodem. Ale cóż mogę już na starcie powiedzieć? 350 przy moim setupie oczywiście, który posiada głównie prosy, przyspiesza słabo na starcie. Może jakoś wam to tutaj pokażę, nie więcej od 50. Mam podróbki teraz fałem, ale widać, że przyspieszenie nie jest dobre. Mam go w ogóle w C-klasie, zapomniałem o tym wspomnieć, ale przyznam, że jak jest jakaś dłuższa prosta, to przy większych prędkościach, na przykład ponad 200, samochód nadal całkiem nieźle przyspiesza jak na C-klasę. O, skok. Więc to jest pewna zaleta. Być może od silników i doładowania, które właśnie zwiększają zakres przy większych obrotach przyspieszenia. Ale teraz może trochę skręcie, bo skręt tutaj jest, no cóż, słaby. Bardzo ciężko skręca, reakcja jest leciutko opóźniona także. Patrzcie, powinniście słyszeć moje pada. Przy niektórych samochodach, jak tak robię, to one od razu lewo, prawo, nie? Tutaj prawie, że prosto jedzie, nie? Więc tutaj jest reakcja lekko opóźniona, takie mało slow motion. I ogólnie kąt skrętu jest, zobaczymy jak to tu się przejadę. Teraz. No właśnie. Wieloma samochodami na prawie że full gazie tutaj przejeżdżam, a tam miałem już problem. Dobra. Więc, ale jest jedna wielka zaleta tego samochodu, która daje mu przewagę, głównie na autostradach. Jest to maksymalna prędkość, którą właśnie zaraz wam przedstawię. Dlaczego to sobie robię właśnie garaż z tego samochodu? Bo właśnie wczoraj wstawiłem filmik o tak zwany Power of 350Z. Zapraszam także do jego obejrzenia, w którym to pokazuje właśnie główną zaletę tego samochodu, którą w sumie też pokażę za chwilę. Kurde, dlaczego polubiłem ten tak samochód realny? Polubiłem go, ponieważ coś się zaczęło od undergrounda. W undergroundzie ich był lata 350, to od razu się w nich zakochałem ze względu na wygląd, ten dźwięk silnika i w ogóle świetnie brzmi. Dobra, to dochodzimy do maksymalnej prędkości. Jak widzicie 301 km, kurde, lub trafik. Zaprezentuję wam jeszcze nitro. No niestety nitro tutaj mamy słabe. Jeszcze raz maksymalna prędkość. Ale do 320 myślę, żeby się teraz spędził z nitrem. Ale 300 km? Wow, to jest naprawdę wysoka maksymalna prędkość. Jest to nawet olbrzymia maksymalna prędkość. W klasie C to jest, no, przyznam, że nie lata wyczyn. I właśnie myślałem nad tym, czy nie wstać go do B klasy, by jeszcze zwiększyć maksymalną prędkość i nie dominować na autostradach. No ale cóż, jest jeden warunek. Potrzebuję dobrych skillów, których mi niestety brakuje w tym samochodzie, choć jeden skill mam prawie wymaksowany już. Ale pokażę wam to na końcu filmiku, a zaprezentuję wam, jak ten samochód sobie będzie radził na krętej trasie, jak i na prostych. Dobra, tylko jeśli sobie przejdziemy, zaraz coś pomyślę sobie. Okej. Zapomniałem o nic się. Chinatown Delivery, jakoś tak. I moimi przeciwnikami są Aventadory, CCX, Corvette i nie wiem co jeszcze. Więc skład, który na pewno pokonam. Ale chciałem wam zaprezentować, jak sobie poradzi na początek 350 na bardziej krętej trasie. Móc potem pokazać, jak sobie spisze się na długich, prostych. Dobra, mamy prostą jakoś tam... O, fuck, shit! Ups, nie to, pomyliły mi się przycisk. Przypadkiem chciałem poręcznym dać, ale... grałem niedawno taką inną grę i poręczny mam pod X-em na padzie. A tutaj jest pod... przyciskiem LBRB. Kurde, zagapiłem się, no dobra. Chyba nie do końca o tym mi chodziło. Ale dobra. A będziemy mieli ostre zakręty, przynajmniej już się zaczynają. Nie widać, ciężko tutaj cokolwiek wywalczyć. Szczególnie na tym obrocie będzie ciężko. Strasznie małą prędkością mianę. Nawet nie mogę dobrze wyrobić. Jak widać, więc 350 na krętych trasach wymienka totalnie. I na pewno na jakiejś krętej trasie nie ma co nią walczyć. Okej, ale zaraz wam zaprezentuję dzisiejszą, tą tygodniową klasówkę C Oil Refinery, która posiada dwie bardzo długie, proste zasięgi. No, okręty w sumie długie. Jedna to jest chyba, czekajcie, tutaj. Dokładnie. A druga to jest to. I na tych odcinkach mogę naprawdę zdominować większość przeciwników. Niestety mój samochód nie jest na tyle maksymalny, by wygrać każdy wyścig, ale myślę, że przynajmniej powinien być na wysokiej pozycji. Dobra, no i jesteśmy już w wyścigu. Mam tu dość słabych przeciwników, ale jest jedna MR2, która myśli, że wygra. Przynajmniej jest to możliwe, bo to jest w sumie dobry samochód, ale... O kurde, no i zapomniałem jeszcze o Stigu, który właśnie tutaj się rozbija i totalnie nie wie o co chodzi z... Na razie nie ogarnia tego, że jak się używa nitro, to ciężko panować samochód. No dobra, spróbuję dogonić Stiga i MR2. I zobaczymy, jak to mi wyjdzie. W sumie na tej trasie także kręciłem właśnie pełną w 350Z. Chciałem podkreślić to, że da się wygrać klasówkę tym samochodem. I dobra, ciśniemy. Próbuję osiągnąć maksymalną prędkość. Stig tam zaczyna nitrować, ale jeszcze nie wie, że jego maksymalna prędkość... Cóż, na nic mu się tu nie za. No tak. Po co ja użyłem tego? Cóż, niestety zblokował mnie, no. Zblokował mnie, przez to nie mogłem go wyprzedzić. Nie zgadnę, wiedziałem. No i Stig to jest totalny nieogar i zapewne przy okazji jeszcze rammer. Co widzę? ciśniemy. Przykro mi. Tak właśnie się kończą ramy. Nuby nie ogarniają tego, że sami mogą się rozbić. Już nieraz tak miałem, że mnie rozbili i oni się przy okazji rozbili, bo chcieli mnie zramować. Pewnie będą próbować mnie dogonić, ale jakoś jestem pierwszy, mam czystą drogę. No cóż, nie wydaje mi się, że udało mi się to zrobić. Ponieważ jak na prostej zasunie 300 km, to no niestety raczej mnie wtedy nie dogonią. Jedyna szansa to właśnie jest to przykładowy odcinek, gdzie jest więcej zakrętów. Kurde, się wyrobiłem. O, jeszcze zaczęło ściąganie. Ciężko mi będzie się teraz rozmędzić, gdyż mam tylko mol. Dobra, ciśniemy znowu, próbujemy osiągnąć maksymalną prędkość tym razem, ale już widzę, że się nie uda. Na tym odcinku powinno być 280, a nawet tylko prawie 290. Tutaj osiągałem 300, ale coś nie wyszło. A i tak była ponad przeciętną, i tak jechałem z ponad przeciętną maksymalną prędkością samochodów w C-klasie. Ja bym miał, w sumie może lepiej o tym później opowiem, w garażu. I znowu nie katapulta, tylko moloch. Jak widać, tamci nie mogą mnie dogonić za Chiny. Tutaj także osiągam prawie maksymalną prędkość. O, fuck. Tak, dobra. Jeśli chciałem osiągnąć tą maksymalną prędkość, mi nie wyszło. Rozbiłem się. W sumie ten gość znał tak, że się rozbił. I napiszę sobie... ...350Z. Przypadkowo jeszcze licznik kupiłem wcześniej. Niestety, muszę teraz dużo cisnąć, żeby go wykorzystać w jakiś sposób. Dobra. Więc to tyle, jeśli chodzi o wyścigi. Jak widzieliście, 350 daje radę. I teraz sprawdźmy, co takiego mam zainstalowanego. Więc zaczniemy standardowo od skilli. I doradzę wam, co tu wsadzić. Właśnie. Pierwsze co, mam same skille na tak zwanego skilla catch up. Na doganianie. Ten skill sprawia, że jak jestem na trzeciej lub niższej pozycji, moje osiągi mojego samochodu procentowo się zwiększają. No, dokładnie 14%. Muszę wymaksować tego skilla do 20. Dwoma jakimiś takimi skillami 3 gwiazdkowymi. Potem radzę maksować skilla na moc katapulty. Ale zaprezentuję jak ten skill wygląda. Moc katapulty tak wygląda. Jest to bardzo rzadki skill, niestety. I po mocy katapulty chcę tu jeszcze wsadzić także coś na katapultę. Być może dobrym pomysłem będzie długość. Bo odnowienie, choć odnowienie, myślę, że odnowienie będzie lepszy pomysł, więc catch up, aerodynamik i perseverances. Moja wymowa angielskiego. Po prostu moc, też doganianie moc i odnowienie katapulty. No i te skille naprawdę, jeśli wymaksuje się tą 350 tymi skillami, myślę, że może naprawdę kocić. Właśnie na Oil Refinery nawet najlepiej wymaksowana MR2 sobie nie poradzi z 350 na tamtej prostej. Już nieraz mi się udało wygrać tą krastówkę, tym razem tak, żeby się udało wygrać. No, Jeszcze pokażę wam aftermarket shop, co mamy, jakie mamy bodykity. Widać prawie cały samochód już jest tuningowany, o ile nie cały. Chyba czegoś brakuje, nie wiem czego, ale chyba cały mam. Cały mam, no. Mam stąd już sezon, ładnie wszystko. Wszystko kupione za buźce tak naprawdę. To jest samochód tunerski, musiał być ładnie tuningowany. Coś, a zobaczmy jakie ma bodykity jeszcze. Ale coś w tym stylu. Mamy coś w tym stylu. Mamy coś w tym stylu, czyli to co teraz mam i mamy coś w tym stylu. Te dwa ostatnie są najładniejsze i właśnie miałem duży dylemat, który wsadzić. Ten czy ten? Ten fajnie poszerza samochód. Także bardzo ładny jest. Tył mi się najbardziej podoba. Ale przód już trochę mniej. A tutaj przód mi się strasznie podoba, za to tył trochę mniej. Ale wolałem przód. Mam oczywiście spoilery standardowo. Ja mam zainstalowany jakiś karbonowy. To jest ten. Jeszcze mamy jakieś inne propozycje tutaj. I te najbardziej odpowiadają. I mamy jeszcze maski. Nie jest to zbyt częste, ale są. Ja mam jakąś karbonową włożoną, o właśnie tą. I czy mamy za IGC maski? Mamy dwie za IGC maski. Taką i taką. No, do felgi standardowo mam zainstalowane jakieś szybki. Właśnie, może mam czerwone szyby, bo czerwona szyba by się tutaj chyba lepiej pasowała. Szyby. Myślę, że powinien mieć coś. Nie ma miejsca. Obniżenie i tapisa easy. Tyle jeśli chodzi o tuning wizualny. Jeszcze zaprezentuję wam moje części do tuningu osiągów. Czyli silnik i doładowanie niebieskie Pro. Mam tutaj jakieś streetowe, przykładnia żółta. Wentury, zawieszenie z znikoma hamulce i Ursa Motorsport. Oponki, które są zielone. W sumie te części na były wsadzane tak obojętnie jak. Ale w sumie silnik dobrze dobrany. Tutaj jeśli chodzi o doładowanie, to myślę, że chyba zielone by było lepsze. Wtedy by przyspieszał na całym, dobrze na całym zakresie. Przykładnia jakaś niebieska. Zawieszenie w sumie dobre. Hamulce to tam większe. W sumie nie patrzę na te hamulce. Nie wiem jakie by tu można wsadzić. No i jeśli chodzi o oponki, to czerwone jak najbardziej. Mam niestety tu zielone. Czerwony by zmniejszył na pewno kąt skrętu tego samochodu. No. Więc to chyba tyle jeśli chodzi o tuning mojej 350. Muszę ją naprawić. I myślę, że właśnie chciałbym ją wymaksować w B-klasie, ale potrzebuję niestety do tego części. Brakuje mi ultrasów. I w sumie nawet nie wiem czy da się ją wymaksować w B. A przynajmniej żeby miała overhaul 580 tak minimum. Jeśli tak, to przyznam, że jakbym jeszcze miał skillę, to bym wsadził ją do B i zaczął koksić B z pewnie maksymalną prędkością osiągalną nawet do 330 km/h, a z litrem nawet do 350. To by było dużo. No dobra, no to chyba tyle jeśli chodzi o moje przedstawienie 350 setki mojego ukochanego, najpiękniejszego i najlepiej brzmiącego samochodu w garażu. No i w sumie to tyle. Mamy podsumowanie, czyli przyspieszenie dobre na początkowych, na wyższych prędkościach około ponad 200 km/h. Kąt skrętu niestety słaby, słabo skręca ogólnie. I jeśli chodzi o maksymalną prędkość, widzieliście Dokładnie to 301 km może osiągnąć wymaksowana w C. I to jest naprawdę olbrzymia maksymalna prędkość. A z nitrem myślę, że nawet 320. Więc wow, niesamowite. No to tyle. Dziękuję wam za obejrzenie. Komentujcie, oceniajcie i klikajcie lowaty guzik. Czekam na ocenę filmu, jak i na wasze komentarze pod filmem. I co sądzicie o tym samochodzie. Więc do zobaczenia, do następnego. Hej!